Cześć, z tej strony Tomek Ciosek, pracownia Synergii, a dzisiaj opowiem Ci trochę o tym, czy cierpliwość jest faktycznie lekiem na całe zło i ewentualnie czego można nauczyć się od krzyczącego trzylatka. Także do zobaczenia za moment i dzisiaj rozmawiamy o cierpliwości i nie tylko. Cierpliwość jest dla mnie bardzo fascynującym zjawiskiem, bo z jednej strony obserwujemy sytuację, w której poważny człowiek na negocjacjach, które są dla niego niesamowicie ważne, jest w stanie spędzić wiele godzin, a ten sam człowiek, który wróci do domu, jest w stanie być wyprowadzonym przez swojego 5-letniego albo 3-letniego dzieciaka, 15-letni robi to jeszcze szybciej, w ciągu kilku, dosłownie kilku minut albo nawet kilkunastu sekund. Jak to się w ogóle dzieje? Odpowiedzią na to jest cierpliwość. Zgodnie z definicją słownika języka polskiego, cierpliwość jest umiejętnością długotrwałego znoszenia rzeczy przykrych lub oczekiwania na coś lub dążenia do czegoś. Czy zatem cierpliwość jest faktycznie drogą do sukcesu i czy jest tym, co jako jedyne sprawia, że możemy osiągnąć zamierzone cele? Kwestię cierpliwości badał już w 1972 roku Walter Michel z Uniwersytetu Stanforda i stwierdził, że przeprowadzi sobie na dzieciach eksperyment. Ale eksperyment nie jest dla tych dzieci jakoś wyjątkowo bolesny, ponieważ jest to eksperyment znany w mediach pod hasłem test pianki, jako że dzieci dostały do dyspozycji piankę, takie amerykańskie pianki, które są podobno smaczne i słodkie. I taki dzieciak mógł albo dostać jakąś jedną piankę od razu lub odczekać określoną ilość czasu, nie było jakoś strasznie długo, około kwadransa i w tym momencie, jeśli wyczekał, to dostał dwie. Eksperyment teoretycznie badał więc cierpliwość dzieci i taką zdolność do oczekiwania na odłożoną gratyfikację. Co pokazał eksperyment? Ano pokazał to, że te dzieci, które były w stanie wyczekać nieco dłużej, które miały większą skłonność do tej odroczonej gratyfikacji, badane po latach wychodziły w badaniach lepiej. To znaczy, miały lepsze wyniki na testach w szkole, miały lepsze współczynniki BMI i ogólnie lepiej radziły sobie w życiu. W ogóle jest to niesamowicie ciekawy eksperyment. Warto poszukać go w internecie i poczytać o nim nieco więcej, bo oprócz tych elementów takich prostych, które nam są potrzebne do dzisiejszego filmu, ma on sporo innych wniosków. Także polecam zajrzeć sobie i poszukać tego eksperymentu w internecie. Pobawmy się przez chwilę w adwokata diabła. Mamy przecież eksperyment pana Michela z 72 roku, który pokazuje, że cierpliwość jest super. Czy aby na pewno? Zastanówmy się, czy gdy wyślemy do klienta ofertę, cierpliwie na nią będziemy czekali, to odniesiemy sukces. Zastanówmy się, czy jeśli będziemy chcieli sprzedać swój produkt w internecie, to gdy puścimy jedną informację na Facebooku o tym, słuchajcie, mam fajny produkt, czy sprzedamy go jakoś wyjątkowo dużo? Odpowiedź jest taka, że najprawdopodobniej żaden z tych przypadków nie będzie jakimś dramatycznym sukcesem sprzedażowym. A dlaczego? Otóż wchodzi nam tu jeszcze jedno pojęcie, które bardzo często utożsamiane jest z cierpliwością, jednakże nią nie jest, a mianowicie wytrwałość. Tak, drodzy Państwo, wytrwałość. Wróćmy na chwilę do definicji słownikowej, gdzie wytrwałość określana jest mianem konsekwentnego dążenia do celu. Najprostszym przykładem konsekwentnego dążenia do celu jest rzeczony trzylatek, który skacząc przy rodzicu, trzymając go za nogę, krzyczy: mamo ciastko, mamo ciastko, mamo ciastko. I on jest konsekwentny do bólu. Dopóki nie dostanie tego ciastka albo bardzo jasnego sygnału, że go nie dostanie, będzie skakał. I to jest właśnie, drodzy Państwo, wytrwałość. Natomiast wytrwałość, o której mówimy, nie jest wytrwałością w najczystszej postaci. Nam potrzebna jest wytrwałość w połączeniu z cierpliwością. Wróćmy więc na moment do naszych przykładów. Pierwszym przykładem była wysłana oferta. Może warto byłoby na przykład dokonać tak zwanego follow-upu. Odezwać się do tego człowieka, czy on w ogóle tę ofertę dostał. Może zginęła w czeluściach internetu, a może człowiek nie miał czasu jej obejrzeć, a może miał dużo innych pytań i stwierdził, że jest to zbyt skomplikowane na ten moment. I teraz każdy ma tu swoją technikę. Jeden zrobi jeden follow-up, drugi trzy, trzeci 17, a czwarty będzie do tej pory
do tego klienta próbował się dodzwonić, dopóki nie dostanie jasnego sygnału, panie, odczep się ode mnie, albo ok, biorę temat. Druga sprawa dotyczy tej sprzedaży naszego produktu w internecie. Jeden post na Facebooku, jak wiemy, nie wystarczy, ale warto mieć cały plan na naszą kampanię w internecie. I teraz, po co nam jest cierpliwość? No otóż cierpliwość potrzebna nam jest po to, że gdy puścimy pierwszy post, z którego nic nie wynika, nikt nie kupi, będzie nam potrzebna cierpliwość, żeby jednak cisnąć dalej i nie przerywać zbyt szybko, a konsekwencja potrzebna jest nam po to, aby tego planu się trzymać, nie zważając na to, że nikt nam nie odpowiada, przynajmniej na samym początku. Na dziś to wszystko. Miało być szybko, jest szybko. Życzę Ci więc na koniec tego filmu zarówno cierpliwości, jak i wytrwałości, natomiast w połączeniu. Jeśli to wszystko, o czym dzisiaj mówiłem, ma jakiś sens, jeśli Ci się do czegoś przyda, zostaw łapkę pod filmem, bo to jest dość ważne. Z tego prostego powodu, że dzięki temu ja wiem, że wytrwałe nagrywanie kolejnych filmów może Ci się do czegoś przydać i moja robota nie idzie na marne. Tymczasem do zobaczenia następnym razem. Pa!